Dzisiaj będzie filmik z ulubieńcami. Dzisiaj w rozproszonych włosach jestem, ale popatrzcie jeszcze, jaki ciemny ten kolor jest. Nie mogę się przełamać i będę czekać, aż troszeczkę jeszcze się to wypłucze i będę wracać chyba do blondu. Wydaje mi się, że nie wiem, jakoś tak lepiej się czułam w tym kolorze, chociaż mój mąż jest fanem tego i po prostu nie chce, abym zmieniała. Ale dzisiaj będzie filmik na temat ulubieńców. Popatrzcie, ile tego mam tutaj. Jest to dość ciężkie pudełeczko. I zacznę może od tej największej palety. Jest to paleta Glam Box od Hani. I to są wszystkie jej cienie, które mam. To są cienie prasowane, pigmenty matowe, jakieś tam błyskotki tego typu. Tutaj cudawianki znajdziecie. I kolory są naprawdę różne, od szarości po jakieś tam zielone, złota, piękne. I ostatnio sobie używam bardzo często, wróciłam do tych cieni po dobrych paru miesiącach. To jest migotka, piękny, bardzo ładnie się błyszczy, mam dzisiaj w wewnętrznym kąciku. I mam jeszcze jeden cień, który nazywa się chyba gorzka czekolada, jeśli się nie mylę, tak, to jest ten kolor. I więcej mi na oku dzisiaj nie było, nic trzeba. No i mam jeszcze matowy cień pod łukiem i to jest matowy cielak. Więc trzy cienie, make-up zrobiony dosłownie w dwie minutki. I oczywiście muszę tu powiedzieć taką jedną rzecz, że ja nie uwielbiam te cienie wszystkie, 100% każdy jeden i rewelka i po prostu można je chwalić, nie ma z nimi żadnego problemu. Niektóre z tych cieni po prostu się mi nie podobają i tu mam na myśli konsystencję. I to jest zupełnie normalne, bo nie da się zrobić czegoś takiego, aby wszystkim pasowało, aby wszystkim świetnie pod pędzlem makijaże przecudowne wychodziły. Czasem jest tak, że pigment jest zbyt zbity, zbyt suchy, zbyt mało napigmentowany lub po prostu ginie na oku. No czasem się zdarza, ale ogólnie ja tak powiem, że uwielbiam te cienie i kupuję kolejne, więc to jest dla mnie taka marka, do której ja zawsze wracam. Kolejną paletą, którą bardzo chętnie używam, jest Makeup Geek I'm So Extra. Jest to paleta, która ma kolorystykę fioletowo-pomarańczowo-bordową, można tak powiedzieć. Tak wyglądają kolory. Bardzo ładne. I to są cienie, które naprawdę świetnie się rozprowadzają, świetnie się blendują, dobrze się łączą z innymi. Ja nie mam z nimi większego problemu. One się tam czasem osypią, to też jest zupełnie normalne, jak zbyt agresywnie tam będę dziubać, ale wydaje mi się, że najbardziej osypującą się paletą, taką drogą jest Anastazja dla mnie w Subculture. To jest bardzo tam widoczne, ale to chyba ta formuła tych kolorów, może nie kolorów, tych cieni na to wpływa i niektóre te takie błyszczące mocno się mi zbierają, a ta akurat nie, więc jak widzicie, niby wszyscy chwalą, każdy je uwielbia, a jednak czasem coś z tymi cieniami jest nie tak. I znajdzie się taka jedna czarna owca jak ja, która coś powie złego na ten konkretny kosmetyk. Z pielęgnacji mam krem do rąk, o którym już Wam mówiłam, też jest filmik na temat tych kosmetyków z marki The Secret Soap Store, Hand Cream Orange, to jest piękna pomarańcza. Kupię kolejny krem dla mojej mamy, bo ona jest po prostu zabujana totalnie w tym kremie, ona innego nie chce i po prostu jak rozmawiamy na temat jakichś tam kremów, czy ktoś mówi, że tam ma ręce popękane, to moja mama od razu biegnie do łazienki, przynosi ten krem, mówi, kup sobie ten, on po prostu pomaga. I chyba dlatego, że w jego składzie jest masło shea 20% i ten krem ma takie, według mnie, działanie regenerujące, naprawcze, ochronne i tak naprawdę dobrze nawilżające, że po umyciu rąk nadal czuć to nawilżenie na dłoniach, nie trzeba od razu gonić po jakiś tam konkretny krem. Więc ja widzę ogromną różnicę między tym kremem, a jakimś takim zwykłym, tanim, na przykład z Biedronki, jakieś tam Neutrogena, Garnier, tego typu. To nie daje takiej złudnej rękawiczki, która daje takie chwilowe nawilżenie, chwilowe odprężenie od tego suchego uczucia. Tego faktycznie to siedzi w skórze dość głęboko. Z pielęgnacji mam też płyn micelarny z Bioderma. Testuję sobie go, jak widzicie, już trochę za mną. I muszę przyznać, że ta seria niebieska jest naprawdę fajna na okres zimowy, ponieważ jest to seria dla skóry odwodnionej, suchej, hydrabio. I ten płyn bardzo podobnie działa jak ta seria różowa AR dla skóry naczyniowej, bardzo wrażliwej. Tylko zauważyłam, że on dużo lepiej się sprawdza, jak zmywam makijaż trochę w zwolnionym tempie. Daję mu chwilę, to naprawdę trzy waciki, makijażu nie ma.
I to jest też dobre dla wrażliwców, ponieważ nie każdy może sobie pozwolić na takie, wiecie, konkretne tarcie w jednym miejscu, bo pojawia się jakieś podrażnienie, lekkie pieczenie lub burak na twarzy się nagle pojawia nie wiadomo skąd. Więc to jest dość dobra opcja. Warto się zapytać o taką travel size buteleczkę, taką malutką. No, chyba nie najlepiej cenowo wychodzi, ale wydając jakieś tam 10 czy tam paręnaście złotych na małe opakowanie, możemy sobie sprawdzić i kupić później duże, niż kupić duże lub dwa w jakiejś promocji i potem męczyć się z jakimś kosmetykiem, co tak do końca się nie sprawdza dla nas. Z kolorówki mam dwie bazy, które używam teraz w formie takiego combo. Ja mam skórę mieszaną, więc u mnie taki zestaw bardzo dobrze się sprawdza. To jest baza z Guerlain Lore, cholernie droga i dla mnie rewelacyjna. Jest to baza, która ma działanie nawilżające. Dla mnie to działa trochę jak serum i szkoda mi tego złotka, który sobie gdzieś tam opada ze twarzy. No niestety, ale samo serum, nie serum, baza jest naprawdę rewelacyjna. Następna rzecz to ta baza z Make Up For Ever. To jest baza wygładzająca. Ona nie wygładzi, nie zaszpachluje porów, ale podkład nałożony na tą bazę wydaje mi się, że dużo lepiej się utrzymuje na strefie T i lepiej się rozprowadza. I tak z dystansu, po prostu patrząc na siebie nawet w lusterku, wydaje mi się, że trochę buzia jest gładsza, ale pory nadal są widoczne. To tak nie zapcha, nie wygładzi rewelacyjnie i skóra się przetłuszcza tak samo z bazą czy bez, więc tutaj pod tym względem jakieś właściwości matujące u mnie raczej nie występują. Następnym kosmetykiem będzie bronzer z Sephory. To jest bronzing powder numer 3. Bardzo ładny, dość uniwersalny kolorek i naprawdę jest to bardzo fajny kosmetyk. Na jakieś wyprzedaży w Sephorze warto za nim się rozejrzeć, bo kosztuje paręnaście złotych, a moim zdaniem jest dość podobny do bronzera z Bobbi Brown, który mam. Również dobrze się utrzymuje, fajnie się rozprowadza, jest całkiem przyzwoicie napigmentowany. Puder, który używam pod oczy, to jeden z moich ulubionych, to jest Giorgio Armani i to jest ten puder dość taki gładziutki, super miękki, nie wysusza okolicy pod okiem i nie podkreśla mi mimiki, to znaczy nie utrwala zmarszczki, które gdzieś tam w ciągu dnia powstają. Ja mam tu akurat sam wkład, bo opakowanie dość takie, wiecie, takie bajeranckie kosztuje tyle samo co ten puder, więc darowałam sobie, to też spełnia swoją funkcję. A puder nazywa się Luminous Silk Compact, ja mam numer 2, bo tutaj jest tych kolorków chyba 4 albo 6. Nie pamiętam dokładnie, bo kupiłam to już dość dawno na lotnisku w Stansted w Londynie. Kolejnym kosmetykiem będzie krem, o którym Wam też niedługo już powiem, bo już trochę go zużyłam. Jest to Civic z Sesdermy. Ja trochę teraz tych kosmetyków mam ze Sesdermy, bardzo chętnie je kupuję. Czatuję na różne promocje, bo jednak to jest dość droga marka, ale dla mnie ona naprawdę daje świetne efekty na buzi. I to jest krem z witaminą C. Na zimę rewelacja i w słoiczku jest bardziej bogata wersja. W wersji z pompką próżniową jest to bardziej wersja żelowa, troszeczkę lepsza, bardziej odpowiednia dla osób ze skórą mieszaną i tłustą, ze względu na konsystencję, ponieważ te osoby często nie lubią bardzo ciężkich kremów, bo to jest jednak taki dość mocno nawilżający. Mam też ten zestaw, który używałam i o którym Wam mówiłam w filmiku osobnym, jest to Pixi. To jest taki trzy miniaturki w zestawie. Źle powiedziałam. Trzy miniaturki w zestawie za 100. I ja już zrobiłam taki film, w którym Wam mówię naprawdę dość dużo informacji na temat tych kosmetyków. I zostały mi właśnie dwa. Tu mam jeszcze maskę na jeden raz, Glow Mood Mask. I to jest maska, którą najlepiej trzymać w wilgoci cały czas. Od momentu nałożenia do końca, cienką warstwę. Wtedy sprawdza się najlepiej, fajnie oczyszcza. Może spowodować, że skóra będzie się złuszczać lekko. Ale jak jest nałożony cienką warstwą i jest trzymany cały czas w wilgoci, to znaczy możesz zużyć tą maskę, którą wcześniej używałaś z tych masek w płachcie, wymyć ją porządnie, potem namoczyć i nałożyć na twarz, wtedy maska jest cały czas wilgotna, nie wysusza skóry, ona odpowiednio działa. Możesz czuć takie pieczenie, takie dość mocne ciepło, rozgrzanie na początku, więc osoby ze skórą bardzo wrażliwą, naczyniową, cieniutką mogą być niezadowolone z tego, mogą powstać jakieś podrażnienia, więc osoby, które mają dość grubą skórę, normalną, grubą, odmieszanej po tłustą, powinny być z tego zadowolone. No i tonik, który nazywa się Glow Tonic ze kwasem glikolowym 5%, ma działanie rozświetlające, złuszczające, lekko napinające skórę, no i to
gładzenie jest naprawdę rewelacyjne. Też może spowodować, że skóra będzie się złuszać w niektórych miejscach. Na twarzy u mnie to ma zawsze miejsce przy nosie i tutaj w tej części twarzy. Mam też serum z Bioderma, też z kwasem glikolowym 15%. I tutaj jest naprawdę dobry skład, ponieważ na pierwszym miejscu mamy wodę, potem mamy ten kwas i potem mamy bardzo krótką listę składników. I to jest taki peeling chemiczny w formie żelu. Stosujemy go na noc, co drugą noc i można go stosować miejscowo, na przykład na trądzik, który jest zaleczony, lub na blizny. Jeśli chcesz, aby skóra się ładnie złuszczyła, masz problem z przebarwieniami, no dużo tutaj można by wymieniać i faktycznie też bardzo ładnie skórę wygładza, więc jeśli masz skórę dość grubą, chropowatą, taką dość bogatą strukturę skóry i dość widać to, no to myślę, że to może pomóc, tylko trzeba oczywiście mieć to na uwadze, że będzie skóra się też mocno złuszczać, chociaż nie zawsze musi mieć to miejsce, czasem będzie tylko miejscowo skóra schodzić albo będzie tylko wysuszona. I dla balansu trzeba naprawdę mieć bardzo dobrze kremy nawadniające, nawilżające, aby skóra nie była wysuszona, bo to niestety może doprowadzić do tego, że wpadniemy z jednego dołka w drugi, to znaczy będziemy szukać później kosmetyków, które będą nam nawilżać i nawadniać, zabezpieczać skórę. Więc tutaj warto z tym do pielęgnacji wrzucić coś naprawdę super nawilżającego. O tym mam zrobiony filmik, tylko nie wiem, czy wrzucę go przed tym filmem, czy później, ale na pewno będzie na kanale, więc tam gdzieś w pielęgnacji będziecie szukać sobie tych filmików. Podkład, który sobie stosowałam ostatnio i dość dobrze go testowałam, to jest Miss Sporty. Nazywa się Perfect Tula 24H, ja mam kolor 200 beige, już jest jego film na kanale, jeśli ktoś jest ciekawy. Ja naprawdę bardzo lubię ten podkład, ponieważ on jest taki dość komfortowy, dość łatwy w ogarnięciu, nie oksyduje i zachowuje się jak podkład taki, powiedzmy, za parę dziesiąt złotych, czy nawet za 100 parę dziesiąt złotych. Nie ma większej różnicy. Ja go kupiłam, nie wiem, za 12 czy 15 złotych na tej promocji w Rossmanie. I pierwsze moje razy to były po prostu, no masakra, to nie jest dla mnie, to jest nie warte nawet tych parunastu złotych, ale problemem był puder, więc lepszy puder myślę, że tutaj na pewno będzie miał ogromne znaczenie. Jeśli jesteś ciekawa, co tam o nim nagadałam, to oczywiście zapraszam do filmiku. Serum pod oczy, które stosujesz od pewnego czasu, też o nim mam już kiedyś mówiłam, w sumie o trzech kosmetykach z marki Patent by Kinga Rusin. Jest to Ekoampułka 4, serum pod oczy z algami, kofeiną i różą japońską. Niestety ta pipeta jest dla mnie do bani, bo już bardzo mało tego produktu mi to pompuje. Czasem muszę się nagimnastykować, żeby tam wydobyć. Nie ma już go zbyt wiele, jak widzicie. Czasem stosuję go na twarz i dla mnie to jest kosmetyk idealny, który nie sprawia mi problemów pod okiem. To znaczy, jak go nałożę zbyt dużo, to mi skórę nie zapcha, nie roluje się. Jak gdzieś tam się dostanie do oka, to skóra nie piecze. Stosuję go dosłownie dookoła, tutaj tak wysmaruję go konkretnie i nie ma z nim żadnego problemu. Wszystkie kremy się z nim lubią i to jest jeden z tych kosmetyków, który powinien być przetestowany w domu, ponieważ to jest kosmetyk naturalny, on nie zawsze się będzie sprawdzał, ale może być problemem dla osób, które mają alergię na różne zielska, na różne kwiaty, rośliny, więc tutaj oczywiście warto wziąć próbkę, bo nawet jak masz uczulenie, powiedzmy, na jakiś tam owoc, a olejek z tego owocu jest tam jakiś robiony, coś tam oczywiście jest to w odpowiedni sposób jest przerabiane, ale jednak czasem może zdarzyć się tak, że ten olejek z danego owocu też będzie dla Ciebie problemem, będzie też stwarzał uczulenia, więc warto sobie wziąć próbeczkę tego kosmetyku. Ona widzę, że miał okropne recenzje, ale wydaje mi się, że to są dość stare opinie i dotyczą starego opakowania, bo tam pisze, że jest opakowanie plastikowe, tu już jest oczywiście szklane. Szklane? Nie, plastikowe. Ale dużo lepsze, bardzo twarde. I super. Dla mnie to jest rewelacja. Nie wiem, czy będę go nabywać, bo już mi się kończy, ale chciałabym przetestować coś innego, więc dajcie znać, co tam polecacie. Czy ten ze Estée Lauder Advance jest fajny, czy raczej taki sobie. Do brwi mam też jeden kosmetyk z Miss Sporty, który nie jest idealny, nie jest bezproblemowy. On ma problem ze trwałością. Nazywa się Happy Brow. Ja mam numer 002 Medium Brow. I niestety ma taką szczotę byle jaką i trwałość ma też byle jaką, ale naprawdę pigmentację ma
rewelacyjną, super, fajnie, fajnie on się rozprowadza, ja tutaj na tej pierwszej części, tutaj czasem jest problem, bo mogę na tej końcówce siedzieć tam uciapać, ale jego gęstość jest odpowiednia, pigmentacja również, jak się go tam nie rusza, to on sobie tam siedzi, i moim zdaniem to jest taka, no, dużo tańsza, dużo tańsza i trochę gorsza wersja tego z Benefitu, więc szukasz czegoś taniego, nie chcesz dużo wydawać i bawisz się pierwszy raz z takim kosmetykiem. Masz swoje brwi dość dobre, to znaczy jest tam co pomalować, nie ma dziur, nie ma jakichś tam braków zbyt wiele. No to myślę, że coś takiego na pierwszy raz to jest całkiem spoko opcja. Dwa sera ostatnie, które tutaj mam, to są sera z Sesdermy, Hydraderm i tutaj mam Faktor G. To jest przeciwzmarszczkowe, to jest super nawilżające, nawadniające i to są takie kosmetyki dla mnie uzupełniające właśnie, gdy sobie stosuję to serum, ponieważ to bardzo mocno wysusza skórę i niestety jakbym nie rzuciła coś pomiędzy stosowaniem tamtego kosmetyku, no to skóra wyglądałaby fatalnie, a dzięki temu mam skórę naprawdę bardzo fajnie nawilżoną, ładnie napiętą. I to nawilżenie czuć nawet rano, bo często jest tak, że jak użyjemy jakieś nawet drogie serum, no to na rano ta skóra jest tak lekko wysuszona na zewnątrz, niby w środku wszystko jest ok, ale ta zewnętrzna warstwa już nie jest taka miękka, nie jest taka milutka i tak do końca nie jesteśmy z tego zadowolone, nawet z jakimś tam odpowiednim kremem. Te sera warte są przetestowania. Jeśli masz możliwość wzięcia próbki, to ja polecam. Bardzo, bardzo fajna nanotechnologia zastosowana w tych kosmetykach powoduje, że cząsteczki tych substancji są bardzo malutkie, wchodzą sobie znacznie głębiej. Jedno z nich jest chyba liposomowe, mi się wydaje. Tak, to jest ten Hydraderm i to znaczy, tak już obrazując, to tak ja bym chciała wytłumaczyć tak dość obrazowo, to jest taka kuleczka, która jest tak jakby z zewnątrz dość tłusta, a w środku jest składnik aktywny, on sobie wchodzi znacznie głębiej, dużo dłużej tam sobie siedzi, dużo dłużej działa, więc efekty są też znacznie dłuższe, więc to jest chyba, wydaje mi się, takie działanie najbardziej optymalne na zimę, bo w zimie niestety nasza skóra często jest narażona na wysuszenie, na odwodnienie i makijaż też wygląda trochę gorzej, już nie jest taki gładziutki, nie ma takiego zdrowego blasku, tylko faktycznie skóra jest taka matowa, często przesuszona, więc dobre serum, wydaje mi się, to podstawa na zimę, chyba nawet bardziej niż latem. I ostatni kosmetyk, który mam tutaj, to jest próbka z jakiejś tam drogerii dostałam, próbka pudru z Ekocery, to jest ten Rice Powder, czyli puder ryżowy matujący. I co się mi w nim podoba, to przede wszystkim to, że fajnie mat trzyma, ale ta druga rzecz, to nie jest taki płaski mat, to nie jest taki pudrowy, taki dość szorstki, taki naprawdę ostry mat, tylko to pudrowanie jest takie, nie wiem, jakby to powiedzieć, takie eleganckie, takie naprawdę satynowe, bardzo ładnie to wygląda. To jest oczywiście efekt na mojej skórze, nie wiem jak wygląda to u Was, ja go daję bardzo mało na strefę T tylko, bo tutaj na suchych partiach niestety nieciekawie wygląda. I będę rozglądać się za dużym opakowaniem tego pudru, bo naprawdę jest rewelacyjny. Tyle, wszystko już Wam pokazałam, jak widzicie bardzo, bardzo długi filmik mi się dzisiaj zrobił. I te wszystkie rzeczy, które Wam pokazałam, bardzo chętnie stosuję. O niektórych już Wam mówiłam w osobnych filmikach, a niektóre będę oczywiście jeszcze Wam recenzować, będę Wam wrzucać filmiki, co ja myślę o nich, co tam poszło nie tak, bo czasem jest niestety tak, że kosmetyk niby jest fajny, ale tak nie do końca coś tam nie pasuje, nie? Dobra, i jakieś tam dodatkowe informacje też będę Wam mówić. Dzisiaj to już wszystko, życzę Wam miłego dnia, widzimy się w następnym filmiku, mam nadzieję. Pa!